Siema, witam na kanale Kolekcjoner Horroru. Dzisiaj pokażę wam figurkę Funko Pop, a postać to Pennywise z filmu It 2. Funko Popy zapakowane są w bardzo ładne, prostokątne pudełeczka z okienkiem. Na bokach zawsze znajdziemy napis z nazwą naszego bohatera i zdjęcie figurki. A z tyłu najczęściej okładka filmu i dostępne postacie, jakie możemy dokupić z tej serii. Okienko jest tak duże, że praktycznie widzimy figurkę w całości, aż nie chce się jej wyciągać. Ale cóż, jakoś zaprezentować wam ją muszę, więc rozpakujmy naszego klauna. Figurka zapakowana jest w dodatkowy plastik, aby była unieruchomiona i zabezpieczona przed poobijaniem. Bez problemu możemy wyciągnąć, jak i wsadzić figurkę z powrotem w ten plastik. I jest nasz klaun. Z tego co widzimy, jest bardzo ładnie pomalowany. Rudzielec jest ubrany w rozpoznawalny szary strój z falbankami i czerwonymi pomponikami i paskiem. Jego głowa jest obrotowa, także możemy ustawić sobie po swojemu, w którą stronę ma patrzeć. Na jednej z nóg znajduje się dziurka, zapewne na podstawkę, która powinna być w plastiku. Nie zauważyłem jej, sprawdźmy, czy ona tam jest. I jest. To załóżmy to. Montaż banalnie prosty, a figurka bez niej stała stabilnie, a teraz już mamy 100% pewność, że się nie przewróci. A teraz zobaczcie moje profesjonalne przebitki. Mam nadzieję, że figurka wam się podoba, jeżeli planujesz ją zakupić, to polecam. Jak i również polecam zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić kolejnych figurek Funko Pop, Mezco, NECA i innych, ale też i animacji i innych ciekawych rzeczy. Cześć!